Hejka kochani, dzisiaj otworzymy sobie kalendarz adwentowy z Miele Cosmetics. Jest to tani kalendarz adwentowy, kupiłam go za 35 zł na Vinted. Więc udało się taki piękny kalendarz tani kupić, więc go sobie dzisiaj otworzymy. Zapraszam do otwierania. A więc tak jak mówiłam, jest to z Miele Cosmetics, nie wiem czy to się tak czyta. Jest to jeden z tańszych kalendarzy. Widzę, że tutaj mamy u góry napisy po niemiecku, więc pewnie jest z Niemiec. I tutaj też, tak jak przy poprzednim kalendarzu z Sinsaya, mam zastrzeżenie, ale to może być akurat problem z wysyłką, bo tutaj popękany i te okienka są takie nadotwarte. Ale już nie przedłużając, przejdźmy do otwierania. Oczywiście chciałabym Wam przypomnieć, macie tutaj na środku przycisk subskrypcji, nie zapomnijcie wcisnąć go na dole, żeby był szary. Wtedy nie ominie Was żaden film, będziecie dostawać powiadomienia. A ja próbuję dobić do 1000, więc jeśli mi pomożecie, będzie mi bardzo miło. A teraz przejdźmy do otwierania i oczywiście szukam jedynki i jej nie widzę. O, jest tutaj, na reniferku. Teraz sprawdzimy, no da się otwierać palcem, nie potrzebuję przyrządu. I w jedyneczce już od razu nam się pojawia, a jednak potrzebuje do wyciągania. Pojawia się tutaj cienie. Bardzo ładny zestaw cieni. Nie wiem jak z jakością, nie będę macać ich. Ale bardzo ładne kolory, tylko nie w moim stylu, ponieważ to są takie perłowe odcienie. Ja nie, tak nie lubię perłowych. Ale myślę, że jeśli chodzi o sam zestaw kolorów, jest to ok. Lecimy do dwójkę mamy na drugim końcu. W dwójce mamy szminkę. Szminka wygląda w ten sposób, nie mamy żadnej tutaj, mamy tylko lipstick, nie mamy żadnego numeru tej szmineczki. Spójrzcie, kolorek. Myślę, że ten kolor jest bardzo ładny. Jest to taki delikatny nudziak. Bardzo fajnie, nie spodziewałam się w takim tanim kalendarzu, że będzie taki fajny kolorek. Lecimy do trójeczki. Trójeczkę mamy tutaj, jak widzicie, troszkę nad otwartą. I coś mi tu wypadło. A tu w trójeczce mamy zestaw badziewi. Dobrze, że jest to cały zestaw badziewi. Ja sobie tak o powyciągam. Ponieważ jakbym zobaczyła jedno takie badziewko. Tutaj Jacek jest potrzebny mi bardzo, bo kalendarz mi leci, a ja nie mam jak pokazać, trzeba go trzymać. Mamy zestaw badziewi. Proszę bardzo. Dwa mini pędzelki i jedna pacynka. Zestaw badziewi prezentuje się tak. I lecimy dalej do otwierania. Teraz otworzymy sobie czwóreczkę. Jacek, nie uciekaj mi. Gdzie jest czwóreczka? Jest tutaj na dole. A w czwóreczce mamy lakier do paznokci. Prezentuje się on tak. Nie jest wcale taki zły ten kolor. Ni to brąz, ni to szary. Ale nie jest zły kolor. Nie marudzę przy takiej cenie. Teraz przechodzimy do piątki. A w piątce coś ciekawego. W piątce mamy taki błyszczyk. Jest on taki holo. Fajny. Naprawdę, nie spodziewałam się takich kosmetyków w tym kalendarzu. No, oprócz tego zestawu badziewek. Szósteczka, Mikołajki, co dla nas przygotowali. I mamy tutaj róż. Jeśli się nie mylę. Jest to róż. Dosyć w takim dziwnym kolorze, bo to jest taki chłodny fiolet. Siódemeczka. Na dole. Wyrwałam okienko. W siódemeczce mamy kolejne badziewie. Czyli taki tutaj pędzelek. Nie wiem, do czego miałby służyć. Ósemka. Kolejna paletka. To co dadzą na 24, jak tu tyle paletek? I tutaj też mamy takie perłowe odcienie. Dziewiątka. Długa, pewnie jakaś kredka, tak jak myślałam. Mamy tutaj konturówkę do ust. Myślę, że do tej pierwszej szminki będzie odpowiednia. Dziesiątka. Kolejny lakier. Ale zobaczcie, jaka dyskoteka tutaj. Z drobinami. Jedenastka. Gdzieś ją widziałam. Jest.
Mamy tutaj taki błyszczyk do ust w kształcie serduszka. Dwunastka. Duża. O nie! A w dwunastce mamy coś takiego. Trzynastka. Mamy kolejny kolorowy błyszczyk w słoiczku. Tamten był czerwony, ten jest o takim podobnym odcieniu jak ta pomadka pierwsza. Czternastka. Już jesteśmy za połową. No w czternastce do nas kopnęły te naklejki. Naklejki na paznokcie. Ja nie lubię naklejek na paznokcie. Piętnastka. Z drugiej strony. Długie, może znowu będzie ten. O nie. W piętnastce mamy kolejny błyszczyk. Jest on też w takim różowym, perłowym kolorze. Szesnastka. Malutka. Mamy temperówkę. Siedemnastka. Kolejna paletka. Tym razem paletka z matami. Wcześniej była perłowa, tym razem jest matowa. Bardzo fajna, bardzo ładna. Osiemnastka. Kolejna kredeczka. Tym razem mamy tutaj srebrną kredeczkę. Już widzicie, w jakim kalendarz jest w stanie, nie? O, tu okienka się sypią. Dziewiętnastka. W dziewiętnastce mamy kolejną szmineczkę. Tym razem jest ona w takim ognistym, różowym kolorze. Takim, no, oczojebnym. Dwudziestka. Kolejny lakier. Też perłowy, perłowa taka pomarańczka. 21. Zbliżamy się do końca. No i mnie, ja nie mogło zabraknąć. Nie mogło zabraknąć, słuchajcie, pilniczka. Tutaj widać jest trochę taki podniszczony, podgnieciony. 22. I mamy kolejną kolorową pomadkę. Wydaje się nawet dosyć podobna do tej w serduszku. Słyszcie, bardzo podobne kolory. Ta jest troszkę jaśniejsza. To już wiemy, do czego ten mini badziewiasty pędzelek. 23. I mamy tutaj, słuchajcie, coś dziwnego. Jest to róż. Jest to róż, moi drodzy, ale nie wiem, kto używa fioletowego różu na policzki. Chyba do podbicia oczu. Spójrzcie, żeby nie było, że kłamie. Chyba, że się mylę, że blasz to nie jest róż, ale to jest róż. Spójrzcie, co to jest za kolor? Dziwne. Ja bym to bardziej jako cień do oczu użyła. I ostatnie okienko, 24. Widzicie, w jakim stanie jest już kalendarz. Największe, co dostajemy na święta, z czego będziemy się bardzo cieszyć. Jacek aż się za głowę złapał. Zobaczcie, co tu jest. Badziewiaste lusterko. I teraz kalendarz stoi. Zobaczcie, jakie badziewiaste. Hej, tu jest Jacek, a tu ja. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji mojego kanału i oczywiście o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!